Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, tym razem w materiale informacyjnym z gry Panzer. No więc ostatnio, bodajże 24 czerwca, wyszedł nowy patch 30.1 i w związku z tym macie link do strony, na której jest napisane wszystko, absolutnie wszystko, aczkolwiek po angielsku. Więc postarałem się jakąś tam część tego tekstu przetłumaczyć i powiem mniej więcej o co chodzi. No więc tak, po pierwsze zakładka Social jest teraz widoczna podczas czekania, czyli na przykład klikamy Play i jak widzicie mamy naszą zakładkę socjalną, nie wiem jak to przetłumaczyć. Widzimy po prostu naszych przyjaciół na liście, a także te okno jest dostępne w samej grze. Domyślnie klika się C i wtedy to okno wyskakuje. Ponadto wprowadzono reflinki. Teraz tak, co taka osoba, która zwerbuje kogoś, dostanie? Po pierwsze, kiedy taka osoba zwerbowana wbije level, nieważne, pierwszy, drugi, szósty, ósmy, to osoba werbująca dostaje za to złoto. Czy tam jakiś bonus do złota. Nie wiem do końca, jakoś chyba do końca nie pamiętam jak to idzie. Chyba bonusowe złoto po prostu, jakąś tam jego ilość. Ponadto za każde zakupione kryształy, jakby za kryształy zakupione przez zwerbowaną osobę, dostajemy z tego 5%, czyli ktoś kupuje 100 kryształów, a do nas za darmo trafia ich 5. Nie jest to dużo, ale pewnie jeżeli są youtuberzy bardzo znani, to trochę na tym kryształków zdobędą. Dalej. Wprowadzenie zestawów do sklepu. Tu jak widzicie, w sklepie przybyły tak zwane kity, czy tam sety. Są to po prostu zestawy, które można kupić sobie i które zawierają określone przedmioty. No więc tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o mikstury. Jak to działa? Więc wydaje mi się, że jest to mniej więcej coś w stylu tego, że kupujemy sobie 50 albo 100 mikstur za odpowiednio 6 i 10 kryształów. To chyba na stronie był jakiś błąd, ponieważ było chyba napisane, że my te miksturki dostajemy tylko tak jakby w pakietach, że wszystkie naraz kupujemy, czyli i czerwone, niebieskie i żółte, ale być może źle to sobie przetłumaczyłem. Dalej, są zestawy amuletów i teraz tak, w zestawie amuletów mamy po jednym krysztale z każdego rodzaju, za 100 kryształów dostajemy pakiet kryształów na, znaczy pakiet talizmanów, oczywiście, przepraszam, jeżeli wcześniej źle powiedziałem, na 7 dni każdy, a w pakiecie chciwego szamana dostajemy te amulety na dni 30 za 250 kryształów. Ponadto są też pakiety run, których w tym momencie nie widzę. One gdzieś na pewno tutaj są. Chyba to jest to. W każdym razie możemy kupować sobie pakiety, w których jest ileś tam tych run. Ogólnie, kurde, co ja wam to pokazuję? Po prostu, mamy pakiety, w których możemy kupować coś, co jest nam potrzebne. Tak samo jest pakiet rekruta, który daje premium na tydzień, wszystkie itemy z poziomu pierwszego i po 4 runy każdego rodzaju i można ten pakiet zakupić tylko i wyłącznie raz na konto. Ponadto doszły także sety, które jakby dają nam całą broń z danego poziomu. Na przykład za 67 kryształów możemy dostać wszystkie itemy z poziomu 10. Dalej, zmiany w craftingu. Po pierwsze, nie wiem czy zauważyliście, ale całkowicie usunięto recepty. Tu jak widzicie, mamy tylko dostępną opcję craft, ja tego w ogóle nie kupowałem. I możemy kliknąć, od razu przechodzimy do kuźni i możemy przejść do craftowania. Recepty są po prostu automatycznie odblokowywane, kiedy osiągniemy jakiś tam konkretny poziom. Na przykład tu mamy teraz rzeczy z 14, ja mam 11, więc jak będę miał poziom 14, to będę mógł sobie na spokojnie to craftować za darmo. Będę musiał mieć tylko surowce, materiały. Dalej, cena w kryształach brakujących składników do craftowania zależy od samego przedmiotu. Czyli im droższy przedmiot, znaczy do im droższego przedmiotu chcemy kupić składniki, tym drożej będą nas one kosztowały. To pewnie da się jakoś tam obejść, kupować zamiast do droższych, kupować do tańszych, ale jeszcze ja na to nie patrzyłem, nie mam pojęcia. Poza tym ja nie używam kryształów, więc to też pewnie daje... Znaczy to też pewnie ma jakiś wpływ na to, że nie za bardzo o tych kryształach będę mówił. Dalej, składniki do mikstur mają mniejszą szansę dropienia, czyli jest mniejsza szansa na to, że po wygranej czy tam przegranej potyczce dostaniemy właśnie składniki do eliksirów.
To akurat mnie bardzo martwi, ponieważ stanowiło to naprawdę coś bardzo, moim zdaniem, przydatnego. Także jest jedno zdanie, którego nie potrafiłem przetłumaczyć. You can now choose which piece of identical armor to use for crafting. To brzmi tak, jakbyśmy mogli starą zbroję skraftować na nową, ale ponieważ nie wiem, jak to ma niby działać, nie będę wam mieszał w głowach. Dalej. Zmiany ogólne i w interfejsie. Kiedy gramy na niskich poziomach, na małych mapach, czy takich jak Jungle Village, czy po prostu, nie wiem, Orc Shrine, to zamiast 10 na 10, mecze są kompletowane 6 na 6, co pewnie pozwala w jakiś tam sposób ogarnąć grę nowym graczom. Dalej. Nagradzanie, jest coś takiego jak dodatkowe doświadczenie, kiedy gra się w nocy, jeżeli dobrze zrozumiałem, co jest dość dziwne, ale tak by wychodziło z tego tekstu. W opcjach dodano opcję odwrócenia myszy, czyli invert, czyli jeżeli jedziemy w prawo, to postać nam się obraca w lewo. To też jakieś tam osoby pewnie docenią. Weszła także opcja ignorowania osób na czacie. Trzeba kliknąć na nick postaci i wybrać ignoruj, a także skasowano premium na 3 dni. Dalej zmiany w mapach. Niestety nie jestem w stanie wam pokazać samych map. Ponadto, ponieważ nie mam 20 poziomu, to dość ciężko mi jest mówić o tych mapach, ponieważ to właśnie te na poziom 20 zostały zmienione. Ale weszła nowa mapa o nazwie Toxic Bay, czyli toksyczna chyba zatoka, z trybem gry mechanizm. Z tego co zrozumiałem, w tym trybie gracz musi przenieść jakieś tam urządzenie, do punktu swojej drużyny, a następnie bronić go przed przeciwnikami. No i pewnie chodzi po prostu o to, że bierzemy jakąś tam, nie wiem, załóżmy kulę, przenosimy ją w jakieś tam miejsce, ona się tam jakby plantuje, czyli tam, nie wiem jak to nazwać, po prostu trzeba ją dopasować w jakieś tam miejsce, no i trzeba potem tego bronić, kiedy ta kula jest w tym konkretnym punkcie, nasza drużyna dostaje punkty. Dalej szereg zmian w trybie Meteor, w który jednak jeszcze nie grałem, właśnie dlatego, że nie mam poziomu 20, więc ciężko mi się na ten temat wypowiadać. Na Orc Bargul naprawiono tekstury głazów kamieni, w Jungle Village dodano most, czas przejmowania punktu na Siege of the Swampfort i Alchemist Citadel został zwiększony, czyli jakby żeby przejąć punkt musimy na nim dłużej stać. A zajęcie drugiego i trzeciego punktu na Alchemist Citadel doda więcej czasu drużynie atakującej. I po prostu weszły jakieś tam ogólne fiksy do map. Dalej zmiany w gameplayu. Punkty, jakby w tym momencie dostajemy punkty, jeżeli wysadzimy przeciwników przy pomocy TNT. Wydaje mi się, że to już było, ale być może zostało to jakoś naprawione. Dalej, itemy od 4 do 10 poziomu teraz kraftuje się przy pomocy czegoś, co się nazywa Copper, czyli to jest bodajże miedź. Jest ona dostępna po meczach od 3 poziomu. Zdobywane w walkach złoto zostało zmniejszone, dlatego żeby jakoś zbalansować zmiany związane z usunięciem z gry recept. Matchmaker, czyli system, który jakby tworzy, dopasowuje mecze, jest w tym momencie w stanie sparować maksymalnie dwie postacie z tej samej klasy, czyli już nie ma czegoś takiego, że na przykład jest w jednej grze 4 gunnerów, albo 5 wiedźm. Teraz naprawdę te mecze, myślę, że to jest naprawdę zmiana na wielki plus i brawo dla chłopaków, że taką zmianę wprowadzili. Mi się bardzo podoba. Dalej, Tesla Poles i pułapki zapewniają nagrody za zabójstwa gunnerom i saperom, ale te postacie nie dostają punktów klasowych za jakby obrażenia zadane w niewidzialne cele. Dalej, Uberserkera. Knockback został usunięty, czyli takie odrzucenie w tył zostało usunięte do momentu, kiedy dopóki Berserker nie wymieni sobie maczugi z poziomu pierwszego na jakąś z poziomu wyższego. To wydaje mi się, nie wiem, wydaje mi się to dość krzywdzące dla Berserkerów, ale w gruncie rzeczy może ma jakiś tam sens. Ponadto zwiększona prędkość ataku przy pomocy umiejętności, czy tam jakichś eliksirów, czy czegoś tam, nie ma już wpływu na tempo picia mikstur. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Kolejna i ostatnia rzecz to amulety. Teraz tak, jak widzicie tutaj, mamy takie kółeczki na tych amuletach i one oznaczają, że możemy nosić przy sobie, mamy odblokowywany slot co 5 poziomów, rozpoczynając od 5 poziomu, czyli na 5 poziomie mamy pierwszy slot, na 10 kolejny i tak dalej. Jak widzicie, tutaj już jest jakaś mowa o poziomie 30, aczkolwiek z tego, co słyszałem, w najbliższym czasie nie ma być on odblokowany, z racji tego, że cały czas jest tych graczy na poziomie 20 za mało i często grają nawet z postaciami z poziomu 12, co oczywiście w widoczny sposób
wpływa na rozgrywkę. Kolejna rzecz, wszystkie amulety zostały usunięte z kont ich posiadaczy, ale dostali oni rekompensatę w postaci kryształów, bodajże 5 za każdy dzień, jaki amulet by jeszcze działał, więc chyba w miarę fair. No i tak, tu się rozgadałem, ale to by było już na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że jakoś tam wam pomogłem i pamiętajcie, że w opisie jest link do pełnej listy zmian. Trzymajcie się, hej!